Widzowie toilet Tower Defense powróciło. I to mówię totalnie bez żartów. W sensie jesteśmy aktualnie w Toilet Tower Defense, który ostatnio wam pokazywałem. Jakby, znaczy ostatnio to byliśmy w ogóle jeszcze w innym, ale w tym mam rangę youtubera, mam też partnera. Generalnie powiem wam, że jest to naprawdę niesamowita gierka. Dlaczego? Ponieważ chłopaki poprawili dosłownie w tym updatecie wszystko. Wiecie, jakby poprawili to, jak trade'y idą, mamy normalnie inaczej to wygląda, bardzo ładnie. Mamy też, słuchajcie, inwentory, bardzo ładne jednostki. Dlaczego wam w ogóle robię ten film? Po to, żebyście. Wiedzieli, że ta gra naprawdę oddaje, nie? W sensie mogę nam tu podpisać jednostki, możemy sobie razem pograć. Też wjechał event halloweenowy. Mamy nową mapę, mamy Kerst Catacombs, i powiem wam coś jeszcze: mamy nowego krata Halloween, krata trick, tri trick or Treat. Także widzowie, prawie się poplułem przy tym, ale tak, mamy nową skrzynkę, mamy nową mapę, mamy wszystko poprawione, bardzo ładne ikonki. Dodatkowo Samon Units też dobrze działa i mamy tutaj nowe jednostki dodane. Z tego co wiem, dodali też Upgraded Titana Speakermana, więc widzowie naprawdę grubo. Spróbujemy go samonować, oczywiście mi to nie wyjdzie, ale mamy Surveillance Woman, no i mamy naszą Camera Woman. Jej jeszcze w sumie nie miałem i jeszcze jedna fajna rzecz, którą dodali, oczywiście tu jest podpis, ale tak, Sell Units, jak wybierzecie Common i Uncommon, to od razu wam wybierze to i możecie sprzedać. Mega opcja, no i dostałem też tą nową tutaj Camera Woman. Przetestujemy ją sobie, jako że jest nowa. Dodatkowo wszystkie modele tych tytanów zostały pozmieniane. Patrzcie, mamy nawet Spider TV, który został zmieniony, Spider Speakerman, to totalnie inaczej wygląda, więc ja chętnie to Testuje. Upgrade tytana Kameramena na pewno. I jeszcze tak myślałem, widzowie, gdzie jest. O, jest inżynier. Dobra, też został zmieniony. Lekko, patrzcie, ten Scientist. Large Scientist Cameraman. Mega ładnie to wygląda. Naprawdę jestem bardzo, ale tu bardzo podjarany tą gierą. Mamy też Ninja Kameramena. No, zobaczcie, jak oni to ładnie zrobili. Dajcie znać, bo no jakby nagrywałem wam już z tego. I wcześniej niektórzy mówili, no, taka dziwna ta gra, tak troszkę nie oddaje. Ale naprawdę, powiem wam, że teraz to jestem po prostu pod niesamowitym wrażenie No, bo ja. ja... Nie wiem, widzowie, co powiedzieć. Po prostu na pewno będę w to grał i na pewno zrobimy sobie opening, zanim przejdziemy na nową mapę. Więc uwaga! No, oczywiście, opening, widzowie, ogromny. Lecimy i mamy Ignited Agent, Ignited Boomboxman i my oczywiście będziemy tutaj celowali w Cinema Woman. To jest Cinema Woman, czyli nasza TV Woman, wiecie o co chodzi, żeby prawnie było to Cinema Woman. No i teraz tak, mamy tych nowych ziomów i patrzcie, on jest podpalony, nie? To jest Halloweenowy. Widzowie, Halloween, normalnie Halloween, jak zwał, tak zwał w Toilet Tower Defense, united boombox No powiem wam, że ja będę chciał chyba jednak to przetestować, jakby no, mega fajnie to wygląda. No niesamowita jest ta gra, patrzcie, normalnie nawet się wysuwają jednostki, jakie je zaznaczacie. Dużo błędów, o których mówiłem wcześniej, że bardzo to męczy i tak dalej. Zostało to naprawione. Oczywiście dalej naprawiałem to co trzeba i to jest naprawdę godny zastępca dla Toilet Tower Defense widzowie. Możecie mi zaufać, to jest naprawdę. Oczywiście link macie w przypiętym komentarzu i w opisie do gry i zapraszam was do grania ze mną, bo naprawdę Powiem wam tak, wszyscy YouTuberzy, co w Toilet Tower Defense grali, to siedzą aktualnie tutaj, bo nie dziwię się, to jest naprawdę niesamowite, jak to dobrze działa. Wiecie co, wyrzucimy tego speakermana, Spidera, bo go już widzieliśmy, a chcemy zobaczyć nowe jednostki, czyli Ignited Agent i Ignited Boomboxman, ale jeszcze spróbowałbym zdobyć tą Cinema Woman, no ale widzę, że nie idzie mi za bardzo. Oczywiście te Ignited jednostki ekskluzywne możecie wygrać, widzowie, na moim Discordziku. Na Discordzie zrobię losowanie, już rozdałem też Spider TV ostatnio, także naprawdę warto być na Discordzie, Żabek Reza, żabki reza widzowie też macie w opisie na All My Links, macie linki do wszystkiego. Na grupkę na Robloxie też możecie wbić. Możecie tak, tam kupić niesamowite koszulki i spodnie premium z żabką. Patrzcie, taka żabka elegancka, tutaj proszę bardzo. I dużo osób już ją nosi, bo jest mega prestiżowa. On jest premium widzowie, więc jak ją macie, to macie specjalną rangę na grupie. I teraz tak, widzę, że nie idzie mi ten opening za bardzo. Spodziewam się, że dostanę tą Cinema Woman, ale póki co to nie za bardzo to idzie, widzowie. Lecimy do końca, lecimy do końca, musimy to sprawdzić. Zagramy mapkę oczywiście nową, już wam zaraz pokażę. Ogólnie też mapki zostały pozmieniane, czyli wiecie, nawet te, które graliśmy, to też są lekko zmienione, także naprawdę niesamowicie chłopaki tutaj sobie poradzili ze zmianą tej gry i ta gra wygląda mega podobnie do Toilet Tower Defense. Jakby tamta, którą wam wczoraj pokazywałem. Toilet Tower Defense 2.0, okej, okay, jest spoko, dalej będę grał, ale Toilet Tower Defense ten tutaj naprawdę oddaje, mamy też trade tu wiecie, to jest lekko tak, no, to jest o wiele bardziej jak Toilet Tower Defense, tamten jest bardzo fajny, ma mega animacje i tak dalej, no ale nie ma tych tradeów takich rzeczy, nie, także tutaj, no problemem też jest to, że nie mogę trafić tej Cinema Woman, wydaje mi się, że będziemy musieli ją przetrajdować u kogoś, jakby ktoś z was miał, to możecie dać znać widzowie, to się wyda na granko, normalnie, nagrałaby sobie Cinema Woman, jak ona działa, no bo niestety chyba nie trafiłem, bo tak patrzę i no, raczej, raczej jej nie mam, chyba że jestem ślepy, ale czekajcie, sprawdzimy na szybko. Z tego co widziałem, to raczej jej nie dostałem. Podpiszmy sobie może ziomków, a nie jest już! Co jest? Ja ją mam? Czemu ja nigdy nie widzę, co ja losuję? Widzowie, czy ja. Nie, nie, jakby. Okej, okay, okej, okay, nieważne. Widzowie, ja jestem naprawdę jakiś yy, wytrącony. Jakby <giby> dwa razy dostałem Cinema Woman i taki beres mówiący no nie dostałem jej, no, nie, ja nie wiem, widzowie, ja naprawdę nie widzę czasami totalnie. Jestem ślepakiem, no masakra. Mamy Cinema Woman, jestem ciekaw jak ona będzie biła, nie? Dobra, widzowie, nie ma co przedłużać, lecimy na nową mapę. Cursed Catacombs to rzeczy, rzeczywiście wygląda jak Halloweenowy event. Nowa ikonka gry też jest, mega ładna i patrzcie to, patrzcie co, nie, no to jest cudowne, widzowie, no naprawdę Naprawdę świetne robią te mapki. Niesamowite. Mamy small bathtub, taki szkielet. I teraz, tak, co my możemy postawić? Nic, bo wszystkie moje jednostki są mega drogie. No to sobie wziąłeś, Meres. Takie jednostki, że żadnej nie mogę postawić. Ale dobra, mam nadzieję, że wytrzymamy, bo jak wytrzymamy. Patrzcie, jaki podpalony Plungerman. Co jest? Ninja Cameraman podpalony. Dobra, widzowie, dajemy go tutaj, myślę. Jedziesz maleńki, dawaj. Okej, okay, co on zrobi? On tutaj bije rękoma, no wiadomo, ale później może po upgrade'zie będzie coś więcej. Na razie widzę, że daje sobie radę i to jest najważniejsze. To, to, to nas najbardziej interesuje. Mamy też kamera woman, ją widzieliśmy oczywiście w Toilet Tower Defense, ale tutaj jest niesamowita. Tutaj też tytan został zmieniony, patrzcie jak on ładnie teraz wygląda. Jak go postawię to zobaczycie, naprawdę powiem wam, że no postarali się. Bardzo się postarali, żeby ta gra o wiele ładniej wyglądała i trzeba im przyznać, że wyszło im to niesamowicie dobrze, naprawdę. Tutaj jak byłem wcześniej taki sceptyczny do gierki troszkę, no to teraz powiem wam, że naprawdę. Mi się bega podoba. I tak, kamera Woman oczywiście bije, e, ładnie, ale nie wiem, czy damy radę w taki sposób to przejść, bo tak naprawdę wiem, że ta mapa będzie trudna. Ona jest eventowa, a skoro jest eventowa, to jestem ciekaw, czy nie dostaniemy czegoś specjalnego za tą mapę. Wiecie o co chodzi? Jakby zawsze na eventowych, na przykład na Księżycu, mamy do wygrania kamerę astronautę, a tutaj być może do wygrania będzie jakiś, nie wiem, taki piekielny, piekielda jednostka jakaś. Mamy upgraded Speakermana do wylosowania w Samon Units, więc naprawdę jest co robić. Czy ja zdążę postawić tą scenę? ma raczej nie. Okej, okay. nic się nie dzieje, widzę, że coinów mało się dostaje, jak się przegra. Bardzo duży plus, kolejny plus, żeby ludzie nie abuzowali takiego, wiecie, wchodzenia do gry i po prostu o, wywalę się i mam kasę. Dobrze. Bardzo tutaj mi się to podoba. Potrzebujemy widzowie, dobra, tradey wyłączymy, bo ludzie będą mnie tutaj e, wysyłać, będą mi ciągle trady, wiadomo. Jakby podpisuję, ale poza nagraniami. I teraz tak, jeżeli chodzi o to wszystko, no, sprawdzilibyśmy tego nowego Upgrade'a Tytana Kameramena, jak on wygląda. Kamera Woman nie jest jakaś super, sprawdziliśmy ją, wystarczy mi, nie będę jej upgrade. A. Bo potrzebujemy widzowie jakiegoś scientista, który by nam tutaj dodał. W ogóle podpiszę kilka jednostek, żebyście mieli, jak będę wam rozdawał, ok? I słuchajcie, potrzebujemy jakiegoś scientistę, żeby mieć kasę. I wydaje mi się, że Larp Scientist Cameraman wjedzie tutaj włącznie z. Chociaż nie, dobra, wiecie co? Zróbmy także tego tytana. Ok, widzowie, umówmy się także tego tytana kameramena nowego. Przetestujemy w innym odcineczku, a tutaj jakby aktualnie zrobimy po prostu test tych nowych jednostek e, Halloweenowych, bo no nie dam rady inaczej. Wydaje mi się, że potrzebujemy Scientista zwykłego, jak i Scientistę Large, chociaż Large Scientist, nie lepiej by było wziąć tego inżyniera. No właśnie to mnie tak zastanawia. Wiecie co? Chyba lepiej inżyniera wziąć, skoro mam inżyniera dobra. Lecimy, po prostu bierzemy kaskę, widzowie i jazda. Dobra, także generalnie m, tak to wygląda. Lecimy na babkę i słuchajcie, spróbujemy to wygrać. Bardzo chciałbym wygrać tą mapę, bo aktualnie to mi za dobrze nie poszło. Szło, więc tak no średnio, średnio widzowie. Zobaczymy jak nam pójdzie teraz. No oczywiście teleportacja trwa dość długo, nie wiem dlaczego. Także widzowie mogliście wierzyć lub nie, ale naprawdę ta gra jest mega podobna do Toilet Tower Defense i jest tak dobra, żebym wam jej nie pokazywał, gdyby nie była. No naprawdę powiem wam, że jestem mega zaskoczony jakością tej gry, bo tu naprawdę z dnia na dzień ona jest coraz lepsza. Dajemy scientistów, słuchajcie, i scientiści dadzą nam 300 na rundkę, więc słuchajcie, tą Cinema Woman ja bym postawił, jak pierwszą, bo zakładam, że będzie dość potężna, wiecie? Jakieś mam takie wrażenie ukryte, że będzie naprawdę dobra. Więc tak, spróbujmy ją tutaj postawić. Dobra, mamy to i stawiamy ją. Ile ona kosztuje? 1500. 450 obrażeń. Bardzo ładnie, tylko problem jest taki, że bije dość wolno, więc dajmy jeszcze tego scientistę tutaj. Hmm, oczywiście inżyniera. Inżyniera kameramena Sorki. Inżyniera mi chodziło. No i widzowie, jeszcze tutaj mamy scientistów wszystkich. Dobra, to dajmy jeszcze jednego tutaj inżyniera. I jeszcze nawet jednego, wiecie po co? Tylko po to, żeby dostać jak najwięcej pieniędzy z nich, bo tak naprawdę o to nam tutaj chodzi. Oni też dużo biją na start, więc jakby będę miał szansę, żeby zobaczyć Cinema Woman na maksymalnym poziomie i tych sekretnych agentów podpalonych też, co nie? Patrzcie tego boomboxmana, jaki creeper, naprawdę. Jak on mega creepy strasznie wygląda, ale do tego jest taki fajny, nie mogę. Dobra, upgradujemy tutaj naszą ziomówę. 700 obrażeń, później będzie 1000 widzowie, 1000 obrażeń, tylko że co dwie sekundy bije i to jest dość słabe. Z tego co widzę, to Cinema Woman nie bije ogniem, co bardzo mi się nie podoba, no bo jednak powinna tym ogienkiem, wiecie. No, TV Woman jest znana z tego, że podpala, więc tutaj szkoda, że tego nie ma, ale dobra, poczekamy, zobaczymy, widzowie. Nie ma co jeszcze tutaj się rzucać, oceniać. Dobra, zróbmy tak, że może upgradujemy naszych scientistów. Bo ile jest scientista? 200, no dobra, wydaje mi się, że to będzie dobry pomysł. Dostawać po 200 golda nie jest to mało, nie, nie jest to mało. Tym bardziej nawet wolałbym ulepszyć jeszcze po trochę. Ok, i w tym momencie musimy ulepszyć. Naszych inżynierów, bo inżynierzy będą bili dodatkowo, a też dawali nam kasę. No i wtedy wbijemy tutaj już jednostkami halloweenowymi. Oczywiście, maksymalnie w tej grze możecie postawić, z tego co pamiętam, 25 jednostek, więc to jest naprawdę okej okay. ilość, bardzo spokojność. Teraz tak, po 500 tutaj na ziomkach postawimy. No i wydaje mi się, że na razie to sobie to wygrywamy na totalnym luzie. Nie wiem ile tu jest waveów, może 30, może 25. Leci jakiś metal bucket. Patrzcie, kon wygląda. Wow! Normalnie dynia w jakiejś studni naczynowki belku powiedzmy, nie? Patrzcie, fast toilet jakiś, jak to wygląda? Ej, ja się jaram, ja wiem, ja mam nadzieję, że to słychać, nie? Ja wiem, że może widzowie powiecie, o, e, co ty przesadzasz, co ty świrujesz, ale naprawdę, no przecież to jest niesamowicie dobra gra, jak to jest dobrze zrobione, naprawdę, nie mogę. Okej, okay, mamy na drugi poziom Ignited Agenta i to jest jego max, co 0,4 sekundy, czyli w sumie 2000, nieco ponad 2000 obrażeń zadaje na sekundę bardzo spoko, zasięg duży też bardzo spoko, jak sobie będzie radził ten Boomboxman, bo to mnie ciekawi patrzcie jak on wygląda Yo, jaki kozak, i on bije z tego głośnika rzeczywiście, 1200 obrażeń, o ja, będzie miał 2000 obrażeń też, dobra, zobaczymy jak to będzie szło, bo powiem wam, ok, to jest też max level, czyli tak, no jest nieco lepszy moim zdaniem jest nieco lepszy od, no musi być, bo w sumie był drugi do wylosowania, i zobaczmy tu TV Woman, Cinema Woman znaczy. No i ona ma jeszcze upgrade. Okej, okay. więc ona będzie, wiadomo, ona będzie już w ogóle najlepsza, ale postawmy ją na przodzie, bo tutaj już patrzcie, jak ja dojeżdżam. Te skibili toile. dobra, widzowie, lecimy z nimi. Dwa 300 zaraz dajemy. No i teraz przenosimy się na początek, żeby tutaj elegancko ogrywać gierkę. Za 500, dobra, dajemy na maksa te naszych scientistów, oczywiście. No i jeszcze tutaj 500 i będziemy mieli na maksiora. Powiem wam, że naprawdę, no mega są te jednostki, nie? Te krejty mega się opłaca otwierać. Oczywiście możecie wygrać te jednostki u mnie na Discordzie. Patrzcie, jak to wygląda. No nie mogę. To jest cudowne, nie? Ale mnie to Jara ten update. Totalnie widzowie uwielbiam Halloween. Jeszcze w takim stylu. Że oni to tak dobrze zrobili, no to ja jestem w szoku, nie naprawdę. Tutaj spodziewałem się, że coś ta bił się doga, do powiedzie, będzie tak średnio, ale nie, 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 ja i tak, dobra, i tak tak naprawdę tak sobie myślałem, że może się nie udać, ale i tak wiedziałem, że no, no musi coś wyjść dobrego. I naprawdę to wyszło. Patrzcie, ona niby robi ten taki ogień z monitorka, nie? Z tego telewizorka. Widać, że robi taki ogienek, jakby atakowała tym ogniem, ale no nie wiem. 3,5 tysiąca co pół sekundy. Dobra, no wiadomo, że ona będzie najlepsza, więc mamy dwie Cinema Woman. Myślę, że jedną wam nawet rozdam z podpisem. Co wy na to widzowie. Jak zostawicie tutaj dużo łapek w górę, dużo subów z dzwonkiem widzów. jak nie macie suba, no to koniecznie dajcie suba. Co wy robicie? Chciałbym wbić 200 tysięcy widzowie. Spełnijcie moje małe marzenie biednego youtubera, skromnego, prawda? Tutaj dziękuję. Nie no, po prostu zostawcie, jak chcecie zobaczyć nowe odcinki, bo tak to nie będziecie widzieli i wiecie. No lipa, nie? Jakby. Jak, jak tak nie wiedzieć? Wiadomo, lepiej wiedzieć. O, no to powiedziałem. Lepiej wiedzieć niż nie wiedzieć. <laughs> Prosta sprawa. Dobra, ja tutaj w sobie pogram troszkę, bo nie chcę was zanudzać. a... Z tego co widzę na razie, to idzie nam totalny luzik. Nie mamy tutaj jeszcze z tyłu ziomów, jakby coś się stało. Naprawdę, ta mapka, te krejty. To widzowie, no po prostu zachęca do grania. No nie powiecie, że nie, mamy też weekend. Także zapraszam Was do wspólnego grania. Zapraszam na Discorda, już teraz jest tam konkurs. W sensie losowanko. Po prostu bierzecie udział na kanale Losowania. Macie do wzięcia udziału, wystarczy wcisnąć emoji pod spodem tej wiadomości. Właśnie z tym, z tym losowaniem. No i już bierzecie udział. Także zapraszam, mega widzowie się opłaca. No bo nic nie musicie nawet. Do zatar, bo to jest. Po prostu każdy bierze udział. Każdy mój widz, który jest na Discordzie, bierze udział. Dobra, widzowie, mam już Wave 20. powoli tutaj przechodzę te skibiny toilet, ale nadal nie mam z nimi problemu. Stawiamy kolejną Cinema Woman, ulepszamy ją na maksa i moim zdaniem, no to nie mają szans po prostu. Czemu ona w ogóle się nie obraca, jak bije? <laughs> bije do tyłu. Ona normalnie widzowie plecami bije. Prosta sprawa. Kto by się sprzeciwił TV Woman? Ona potrafi was nawet dojechać plecami. Proste, proste, normalnie. Teraz tak, dajmy tych inżynierów na Maxa, żeby bronili z tyłu. Przy okazji, oczywiście, dają też dużo kasy wtedy, także moim zdaniem totalnie się opłaca. Więc tak, robimy tutaj kolejną ulepszonkę. Ja sobie tutaj widzowie gram, wiadomo. No, i naprawdę świetnie się w tą gierę gra. Tak jak wam napisałem na Discordzie, naprawdę, no cudo, cudo giera. Naprawdę ten update sprawia, że ja się mega jaram. Jestem taki hype, nie? Czuć, że chce się grać w taki Tower Defense. Naprawdę. Powiem wam, że, no, no nie polecałbym wam tego, gdyby mi się nie podobało. Naprawdę niesamowicie się w to gra dobrze, nie? Czuję takie coś. Czuję się jak wtedy przy Toilet Tower Defense. Jeszcze tutaj, chłopaki, jak się starają, patrzcie, mamy normalnie taki ubiór że ten Plunger, że ten Ninja kameraman, patrzcie, jakie ma przepychaczki z dynią. Jakie mega. Patrzcie to, normalnie przepychaczka, tu dynia. Nie no, cuda. I ten ziomek, jak on wygląda. Nie no, dajcie znać w ogóle, która najlepiej wam się podoba. W sensie, jaka jednostka jest najfajniejsza z Halloween. Bo moim zdaniem Cinema Woman, Woman okej, okay, jest najlepsza, mocno bije, wiadomo, ale no tutaj Ninja kameraman albo Boombox ziomek chyba by wygrali, jeżeli chodzi o strój. Naprawdę, jakby ja tutaj chyba stawię, postawię na tego Boomboxmana. Jakoś od mi się podoba. Podoba, nie? Znaczy, wiadomo, ten ninja kamerament też jest przepotężny. Patrzcie, jak ten ogień, nie no. Nie wiem, widzowie, co wybrać. Co wy byście wybrali? Napiszcie w komentarzu koniecznie. Dobra, widzowie, na 20. wave'ie pojawiły się przepotężne bossy. Naprawdę, są mega tutaj potężni. Więc szybko ulepszymy sobie inżynierów, wydaje mi się, na końcu tutaj. No i powinno nam się jakoś udać. Oczywiście, a to jest koniec. Ja nie mogę, ja się tak odpaliłem, widzowie. Ja już mówię sobie dobra, muszę tu ulepszyć inżynierów, to tamto, a to już koniec. Co jest? Chwila, czy to miało tak w ogóle wyglądać? Wydaje mi się, że miało być 25 wave'ów albo się coś zbagowało i po prostu ja powinienem pokonać tych, wiecie, tych Skibidi Toilet bossów, którzy tu przechodzili, no ale coś się stało, że gierka uznała: "Dobra, koniec gry, się ma, wygrałeś Meres. Elo." <laughs> nie mogę, co to było? Widzieliście to? Coś, coś mi tu nie gra, aż sam nie wiem co się właśnie stało, ale wiem jedno. Czekają na was nowe widzowie jednostki. Patrzcie, ile tego mam. To wszystko będzie dla was. Będzie podpisane. Jak tu już wygracie, to z podpisem wam dam, nie? Także zapraszam na losowanka na Discorda. No i widzowie, grajcie, bo mega, mega fajny klimat jest totalnie. Dzięki za obejrzenie i siemano.